Jezus to miał wyczucie czasu. Powiedział swoim apostołom o wzajemnym miłowaniu właśnie wtedy, kiedy Judasz wyszedł z wieczernika, aby go zdradzić. Serio? Poważnie? Ty wysyłasz do apostołów amory, a za chwilę będzie wielki dym, zdrada i twoje cierpienie? Tak, bo Jezus kochał wydarzeniami. On naprawdę chciał za nas cierpieć. Jezus nie rzucał słów na wiatr. Nie mówił, kochajcie się, ale wiecie co? Ja mam trochę inny pomysł na to. Nie. U Niego wydarzało się coś trudnego i potem oprawiał to bardzo mądrym komentarzem. Dlatego przemyślmy teraz, co ostatnio w naszym życiu trudnego się wydarzyło i pomyślmy, jak odpowiemy na to miłością, pomimo trudności, a może nawet w związku z nimi. To jest chrześcijaństwo.